Ósma sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się we środę 24 czerwca. Jednym z głównych tematów było zawiązanie kontaktów z władzami Dachau. W ubiegłym roku ówczesny wicestarosta Zbigniew Starzec spotkał się ze starostą Dachau, Stefanem Lywlem. Pokłosiem tego spotkania była rewizyta na uroczystościach związanych z wyzwoleniem Oświęcimia i funkcjonującego tu w czasie II wojny światowej niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady KL Auschwitz. Podczas tego spotkania obie strony wskazały na potrzebę bliższej współpracy pomiędzy obu regionami. Już w sierpniu delegacja Rady Powiatu w Oświęcimiu uda się do Dachau, aby omówić szczegóły partnerstwa. Widzę, że radni Rady Powiatu również dostrzegają same plusy tego porozumienia. Tak jak podkreślaliśmy, bawarski powiat Dachau jest jednym z najbogatszych powiatów w Niemczech i dużo sobie obiecujemy, nie w kwestiach finansowych, ale w kwestiach wymiany różnych doświadczeń, a przede wszystkim w wymianie naszej młodzieży. Cieszę się, że tak duża liczba radnych, 19 na 27, uda się z nami do Dachau. Rozumiem tych nieobecnych, jest to okres wyjazdów urlopowych, nie mam żalu. Natomiast to, że dzisiaj było zagłosowane jednogłośnie, świadczy o tym, że cała Rada Powiatu i mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy powiatu oświęcimskiego popierają ten pomysł. Dzięki porozumieniu w znacznym stopniu rozwinie się szeroko pojęta współpraca między tymi regionami. Kolejnym ważnym tematem poruszonym przez wicestarostę Jarosława Jurzaka była kwestia kopalni w Brzeszczach. Po ostatnich strajkach i podpisaniu przez premier Ewę Kopacz ze związkowcami porozumienia praktycznie nic w tej sprawie się nie zmieniło. Czas mija, kopalnia dalej nie wydobywa na poziomie takim, jak mogłaby wydobywać i wdrażać plan restrukturyzacji tego miejsca. Obawiamy się, że ta sytuacja doprowadzi przez takie zaniechanie działania do tego, że ta kopalnia może się znaleźć naprawdę w tragicznej sytuacji. W tej sprawie zostało już wysłane pismo do marszałka województwa małopolskiego, w którym zarząd powiatu żąda wyjaśnień w tej kwestii. Takie wyjaśnienie nam się należy, bo to przecież nasi ludzie tam pracują i dotyczy to jedynej kopalni na terenie powiatu oświęcimskiego. Jeżeli ta sytuacja nie będzie dla nas również satysfakcjonująca, te odpowiedzi do nas nie wpłyną, no to będziemy musieli podjąć następne kroki łącznie ze zwołaniem sesji nadzwyczajnej i dalszą interwencję w tym zakresie. Podczas sesji na ręce radnego Marcina Niedzieli starosta oświęcimski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu złożyli specjalny list gratulacyjny. 15 czerwca 2015 roku prezes Rady Ministrów powołała Dorotę Niedzielę, żonę radnego, na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. No jest to sukces przede wszystkim żony. Ja oczywiście się cieszę, wspieram, ale jest to sukces żony. Zmieniło się wiele, bo ta rozłąka jest jeszcze dłuższa, żona będzie tylko teraz na weekendy, domyślam się, w domu. Przedtem była tydzień w Warszawie, tydzień w domu, teraz już myślę, że będzie cały czas w Warszawie. Ja tu wypełniam obowiązki, ogarniam cały dom, zajmuję się domem. Żona w weekendy sądzę, że będzie przyjeżdżać, jeśli nie, to ja będę starał się wspierać w Warszawie. Powołanie poseł Doroty Niedzieli na stanowisko ministra jest także dumą dla powiatu, ponieważ jest ona kolejnym politykiem z ziemi oświęcimskiej, który zaszedł tak daleko w polskim rządzie. Czym więcej osób na takich stanowiskach z powiatu, zawsze jest to lepiej dla powiatu, dlatego bardzo sobie cenię i dziękuję za list, który dzisiaj do mnie skierował i pan starosta, i pan przewodniczący rady. Ja oczywiście list i te gratulacje na ręce żony zaraz przekażę. Serdecznie gratulujemy pani minister i życzymy owocnej pracy. W trakcie sesji Rada zatwierdziła również kilka uchwał oraz zatwierdziła roczne sprawozdania finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu i Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grójcu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.